Od żabki dorzucającej hot-doga do szlugów, po budowę Lidla w miejscu Maryjnych Cudów. Cześć, ja jestem Jacek, a to jest kolejny przegląd najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10 Pod ostrzałem znalazła się ostatnio żabka. I wcale nie chodzi o żabkę, na którą uwziął się ostatnio Gucio. Kilka dni temu sieć sklepów Żabka ogłosiła niezbyt fajną promocję, w ramach której przy zakupie paczki papierosów oferowała hot-doga za symboliczną złotówkę. Sprawę skomentował znany aktywista miejski Janek Śpiewak, pisząc, że żabka jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. I trudno tutaj się nie zgodzić. W końcu, jak można reklamować tak niezdrowe rzeczy jak hotdogi? A tak poważnie, wiecie, jak promocje działają na Polaków. Ten mem nie wziął się znikąd. Jeszcze kupię coś tylko 400 razy i mam za darmo baton. Jezu, kocham żabkę. Także nie zdziwiłbym się, gdyby niektóre dzieciaki zaczęły specjalnie kupować szlugi tylko aby mieć tańszego hotdoga. Na etycznie i prawnie wątpliwą promocję zareagowało także Ministerstwo Zdrowia, twierdząc, że reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i kieruje sprawę do prokuratury. Żabka, jak to żabka? Szybko skumała, że jest w tarapatach i poinformowała, że wycofuje się z promocji. Zdając jednak jej skłonności do obchodzenia prawa, kolejna promocja kup hot doga za 15 zł, a Chesterfield y dostaniesz za złotówkę jest pewnie tylko kwestią czasu. Numer 9. W Gieczwałdzie mieszkańcy wyszli na ulicę, aby zaprotestować przeciwko budowie Lidla w miejscu objawień maryjnych. Tak. W 1877 roku matka boska rzekomo objawiła się tam 13-letniej Justynie i 12-letniej barbarze. Niestety, jak to z objawieniami bywa, 99 Procent z nich miało miejsce w czasach przed TikTokiem, więc dowodu na jakikolwiek cud oczywiście brak. Za cud z całą pewnością należy jednak uznać tutaj fakt, że dorośli na słowo uwierzyli dwóm dwunastolatkom i wierzą im do dzisiaj. Według demonstrujących, inwestycja Lidla byłaby zbezczeszczeniem tronu Matki Boskiej. W manifestacji uczestniczył nawet sam Jezus Chrystus. Niestety nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Oprócz świętych obrazów, manifestacji towarzyszyły też wzniosłe pieśni religijne oraz polskie flagi. Właściciel Lidla, widząc tę determinację mieszkańców, postanowił, Stanowił, że jednak nie zbuduje tam dyskontu, a szpital psychiatryczny. Numer 8. W lesie w stanie New Jersey ktoś porzucił 200 kg makaronu. Po wielu spekulacjach skąd kruski mogły się tam wziąć, podejrzewano między innymi firmę cateringową, która przygotowywała dania na odwołany w ostatniej chwili ślub. Okazało się, że makaron należał do starszej kobiety, która w 2020 roku, podczas sami wiecie czego, zrobiła jego ogromny zapas. Wyznawcy kościoła latającego potwora spaghetti nie wierzą jednak w te bajki. Twierdzą, że to makaronowe objawienie i aby dmuchać na zimne już planują pierwszy protest przeciwko budowie w tym miejscu niemieckich dyskontów. Numer 7. Czy pamiętacie te wspaniałe czasy, kiedy do pierwszej komunii świętej szło się, aby faktycznie przyjąć pana Jezusa do serca, a nie odbędzić kolejny niezrozumiały obowiązek? No, ja też nie. Dzisiaj przynajmniej nikt już nie udaje, że w tych rodzinnych spędach rzeczywiście chodzi o Boga, a pierwsze komunie święte coraz częściej przypominają małe wesela. Kilka dni temu w Poznaniu ruch na jednej z ulic zatamowała ogromna biała limuzyna, która wjechała tam pod prąd w związku z komunią Jednego z dzieci. Jakby tego było mało, przed limuzyną rozłożono czerwony dywan. Według niektórych rodzice postradali zmysły. Według mnie uczeń po prostu przerósł Mistrza. Numer 6. W Brzecinach na Podkarpaciu 62-letni mężczyzna zadzwonił o 2.30 w nocy na policję, aby zgłosić, że jego żona została uprowadzona. Sprawcą tego czynu miał być jego znajomy. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że jego żony nikt nie porwał. Kobieta cała i zdrowa siedziała w pokoju obok. U 62-latka za to policjanci wyczuli alkohol. Także można powiedzieć, że porwanie jednak miało miejsce. To Melanż porwał zgłaszającego. Brakowało jeszcze, aby chłop okazał się być poszukiwany i miał do odbycia karę. I miał mielibyśmy podkarpackie bingo. Numer 5. Bezdomna kobieta z Kalifornii wygrała ostatnio w lotto aż 5 milionów dolarów, czyli jakieś 20 milionów złotych. Szczęśliwym losem okazała się zdrabka, którą kalifornijka kupiła na jednej ze stacji benzynowych. Ale zanim zaczniecie mówić, że takie rzeczy tylko w Ameryce, pamiętajcie, że w Polsce bezdomni już dawno przekazywali samochody. Świeżo upieczona milionerka ma teraz wiele planów. Kobieta planuje między innymi zdobyć tytuł naukowy, wziąć wymarzony ślub oraz kupić nowy dom. Numer 4. 48-letnia kobieta spędzająca wakacje w Australii przetrwała aż 5 dni w gęstym buszu, po tym jak jej samochód ugrzązł w błocie, a w telefonie straciła zasięg. To miała być tylko krótka podróż do sklepu, więc kobieta nie zabrała ze sobą nawet wody. Przez 5 dni jej poszukiwań, 48-latka przetrwała wyłącznie na lizakach oraz butelce wina, które kupiła na prezent dla swojej mamy. Tak, to prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w historii, kiedy korkociąg w szwajcarskim scyzoryku faktycznie został użyty do przetrwania. Numer 3 W Olszówce w województwie małopolskim trwa konflikt pomiędzy mieszkańcami a proboszczem tamtejszej parafii. W ramach protestu przeciwko zatajaniu przed nimi finansów parafii, a także temu traktowaniu ich dzieci, parafianie wrzucają księdzu na tace po symbolicznym groszu. U, ale mu pokazali. Ciekawe co jeszcze. Na złość księdzu swoim dzieciom zakładają po dwie pary majtek, Numer 2 W peruwiańskim mieście Huancao, w jednym ze sklepów obówniczych, trzej mężczyźni ukradli aż 220 butów popularnych marek, wartych prawie 60 tysięcy złotych. Popełnili jednak mały błąd. Otóż zabierając obuwie z półek, złodzieje nie zauważyli, że wszystkie buty były na prawą stopę. Co prawda przestępców nie udało się jeszcze złapać, ale policja ma już pierwszego podejrzanego. Hey, Numer jeden. Najnowszy utwór Sanach pod tytułem Marcepan został zdjęty z anteny Leszczyńskiego Radia Elka, ponieważ zdaniem redaktora naczelnego piosenka deprawuje młodych słuchaczy. Dokładnie, bo nic tak nie psuje humoru w niedzielny wieczór jak marcepan w czekoladkach Mercy. Oczywiście żartuje, Marcepan jest przepyszny, a wszystko rozchodzi się tutaj o to, że Sanach w swojej piosence wymienia markę Malboro, co według szefa rozgłośni stoi w sprzeczności z zakazem reklamowania papierosów. Oj, ktoś się tutaj chyba mocno przestraszył po akcji z żabką. Bo co z tego, że Sanach na chęć palenia Malboro w jej aucie ma ochotę wyrzucić typa ze swojego życia, więc de facto robi antyreklamę palenia. Musimy chronić młodych ludzi. Ciekawe, czy też byli tacy mądrzy, jak puszczali piosenkę Beaty Kozidrak o złotym deszczu. Ok, i tym deprawującym jak tęcza na polskim niebie akcentem kończy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Wpadnijcie na mój nowy Instagram. Tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć!